20 lat to taki dobry wiek, gdzie można już pokusić się o pewne podsumowania i właściwie jak patrzymy na uniwersytet, to można to porównać do takiego dojrzewania człowieka. Wydaje mi się, że to mniej więcej to samo. Kiedyś jak uniwersytet powstawał, to było dużo wątpliwości, mało możliwości, szczególnie jeśli chodziło o zasoby kadrowe, bo musieliśmy bardzo mocno się wspierać naszymi przyjaciółmi z Warszawy czy innych dużych ośrodków akademickich. I właściwie dziś, jak patrzymy na tą pełnoletniość, no bo 20 lat to jakby nie patrzeć, już jest wiek dorosły, to wydaje mi się, że największy sukces to przede wszystkim ta własna kadra. Myśmy zbudowali tu od podstaw własne możliwości naukowe, dydaktyczne. Dziś nie musimy już szukać ludzi po Polsce czy na świecie, bo wiemy, że mamy doskonałą kadrę, doskonałych pracowników, którzy wychowali się w naszym uniwersytecie od samego początku i ciągle w nim uczestniczą, i ciągle mają coś do zrobienia, ciągle mają coś do powiedzenia i ciągle mogą wychowywać coraz to młodszych i mam nadzieję coraz lepszych naukowców. A więc 20 lat to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy tu byli, ludzie, którzy ten uniwersytet stworzyli i mam nadzieję, że ciągle go będą tworzyć z równie dużym entuzjazmem jak kiedyś, bo ten entuzjazm na początku był znakomity. Dziś oczywiście taki sam, ale myślę, że zawsze może być trochę lepiej. Jak mówimy o tym pozytywnym nastawieniu do przyszłości uniwersytetu, to przede wszystkim pozytywne nastawienie nas jako pracowników tego uniwersytetu musi się pojawiać, a ono rzeczywiście jest i patrząc na przyszłość, powiem tak, zagrożenia nie widzę. Ludzie są ciągle aktywni, uśmiechnięci i ciągle zależy im na tym, żeby uniwersytet był wspaniały. I tego sobie życzmy na te 20 lat.